Dzień dobry Państwu. Już mam sygnały, że mi widać. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Marcin Kiepas, jestem analitykiem Tikmil i jak Państwo być może widzą, a z układu strony wynika, że gdzieś tutaj niżej pod moją twarzą prezentację spotykam się z Państwem, żeby opowiedzieć, porozmawiać sobie na taki temat październik na Forexie, czyli na co zwrócić uwagę, czyli generalnie porozmawiamy o tym, jakie wydarzenia, czynniki, zdarzenia będą miały wpływ na sytuację na Forexie, ale też oczywiście zahaczymy o rynek surowcowy, o rynek akcji. Zahaczymy o te najważniejsze rynki. Widzę, że jeszcze ktoś tam do nas dochodzi i jeszcze się nowy pojawia, więc ja tu Państwa będę jeszcze przez chwilę zagadywał, żeby zaczekać na tych spóźnialskich, powiedzmy. Zaczekamy no, ze 2 minuty do 20:03 i wtedy rozpoczniemy tak na dobre. Natomiast, żeby nie było, żeby ta prezentacja nie była ciągle ta sama, więc tutaj przełączyłem Państwu na inny ekran. O czym będziemy dzisiaj mówić? No, tak jak wspominałem, no przede wszystkim o tym, co w październiku, co w tym miesiącu, w październiku będzie wpływać na decyzje inwestorów, co będzie wywoływać ruchy na rynkach finansowych. Natomiast tutaj troszeczkę zdradzę, że zaczniemy od takiej bieżączki, tak? Czyli zaczniemy od tego, co dzisiaj się wydarzyło, bo był całkiem taki ciekawy dzień na rynku walutowym. Sporo się działo i właśnie od tego zaczniemy, zanim omówimy sobie te czynniki czy zdarzenia, na które trzeba zwrócić uwagę. Dziś będzie tylko moja twarz plus prezentacja. Natomiast przy okazji kolejnych spotkań, na które Państwa serdecznie zapraszam, a pewnie daty macie gdzieś tam w mailach, bo mailing z informacjami poszedł. Już będziemy sobie omawiać aktualną sytuację plus sytuację, będziemy analizować sytuację na poszczególnych instrumentach, więc będzie więcej takiego rynkowego mięsa, tak? Będzie można na żywo śledzić, jak się zmienia sytuacja, i ja będę starał się Państwu opowiedzieć, jak to widzę, co się na danym rynku wydarzyło, w którą stronę ma szansę iść dalej i czy być może będzie można ten ruch późniejszy wykorzystać. No ale to przy okazji kolejnych naszych spotkań, na które już teraz Państwa zapraszam, a póki co szybki podgląd. No, jeszcze 5 osób przez tą moją, w czasie, gdy do Państwa mówiłem, 5 osób nam się pojawiło. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania, to nie będziemy rozmawiać tutaj na wizji, ale proszę zadawać je na czacie. Ja będę sobie jednym okiem na nie zerkał i postaram się odpowiedzieć. W takim razie już przechodzimy do naszego spotkania. Jeszcze raz się z Państwem witam. Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem Tikmil i dzisiaj chcę z Państwem porozmawiać na taki temat. Znaczy opowiedzieć, wskazać, dać wskazówki odnośnie tego, na co w październiku, czyli w tym miesiącu, a mamy 10, no to już pierwsza dla października za nami, więc zostały jeszcze 2, na co w kolejnych 2 dekadach października należy zwrócić
zwrócić tą główną uwagę, co może mieć wpływ na rynki. Oczywiście tutaj taka krótka uwaga, o której wszyscy mówią, że inwestowanie jest zajęciem ryzykownym i wiąże się, czy może wiązać się ze stratą kapitału. No, mówiłem, że zaczniemy od bieżączki i tu pozwoliłem sobie przedstawić takie znane hasło, że prognozowanie to trudna sprawa, szczególnie gdy dotyczy przyszłości, więc zanim przejdziemy do przyszłości, zerknijmy sobie na sytuację, mianowicie na sytuację na rynku euro-dolara. Tutaj mamy, tu podglądam sobie też w okienku, nie wiem, czy Państwo, znaczy proszę o informację, że slajdy się zmieniły, tak? Że widzą teraz Państwo wykres euro-dolara. Ja też tutaj z kolegów, którzy gdzieś tu technicznie obsługują ten webinar, też się spytam, jaki slajd jest wyświetlany. O, mam informację, że nie widać, więc tutaj jeszcze spróbuję pozmieniać, pomajstrować. O, coś i ruszyło, tak? Na szczęście. Teraz też ja już widzę, że mają Państwo przed oczyma slajd z kursem euro-dolara. I właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że mamy taki dość ciekawy dzień na rynku. Nastąpił taki mocniejszy ruch do góry i tutaj, jeżeli chodzi o powody tego ruchu, można wskazać nawet dwa, tak? Z jednej strony dolar słabł, bo pojawiły się nadzieje na to, że owszem, Chiny nie podpiszą, czy Stany Zjednoczone nie podpiszą z Chinami szerokiego porozumienia handlowego, bo aktualnie trwają negocjacje, ale może dojść do takiego porozumienia częściowego. Tym bardziej, że prezydent Trump ma u siebie w kraju, no nazwijmy to, pewne problemy. Stąd też potrzebował, czy potrzebuje jakiegoś takiego sukcesu, jakiegoś takiego tematu zastępczego i byłby skłonny, czy rynek uważa, że byłby skłonny, żeby takie częściowe porozumienie podpisać. I właśnie to te nadzieje dzisiaj zagrały. Dolar na tej fali tracił na wartości. Nie dlatego, że to w jakiś sposób by zaszkodziło, tylko dlatego, że brak dalszej eskalacji wojen handlowych pozytywnie wpływa na inne bardziej ryzykowne waluty, a wpadnie euro, dolar, jednak euro uważane jest za taką walutę bardziej ryzykowną, natomiast dolar taką bardziej bezpieczną, tak? Nieraz uważa się, że w niektórych momentach, kiedy zawirowań na rynkach finansowych, następuje powrót do dolara i dolar jest w pewnym momencie też taką bezpieczną przystanią. Być może nie tak jak japoński jen, czy szwajcarski frank, czy złoto, które od lat kojarzy nam się z takimi bezpiecznymi inwestycjami, ale dolar też jest. I to nie był jedyny czynnik, który powodował ruch na eurodolarze, bo tych czynników było naprawdę więcej. I znów przełączyłem slajd i przyznam się,
szczerze, nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego się tu nie odświetla. Okej, no teraz już jest. Przyczyny wzrostu kursu euro-dolara. Tutaj Państwo mają to ładnie wyszczególnione. Tak jak wspominałem, jedną z tych przyczyn to były nadzieje na podpisanie częściowego porozumienia między USA a Chinami. Drugi czynnik. Dziś mieliśmy możliwość poznania minutek z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Posiedzenia, przypomnę, które przyniosło nam takie szerokie luzowanie polityki monetarnej w strefie euro, chociaż niektórzy twierdzą, że to było takie, że to jednak było takie podniesienie troszeczkę stóp procentowych poprzez ich obniżkę, bo gdyby się w szczegóły wczytać, no to nie było klasyczne. Natomiast nie ma wątpliwości, że został uruchomiony nowy pakiet skupu obligacji. No i co się okazało? Okazało się, że w łonie Europejskiego Banku Centralnego byli członkowie sceptycznie nastawieni do takiej decyzji. Nie wszystkim ta decyzja się, nie wszystkim ta decyzja się podobała, co może sugerować, że nie ma obecnie takiego szerokiego konsensusu do prowadzenia jeszcze bardziej luźnej polityki monetarnej, tak? Szczególnie, że w tej grupie ponad 1/3 decydentów, która była przeciw wznowieniu programu skupu aktywów, byli między innymi prezesi Banku Centralnego Francji i Deutsche Banku. Bundesbanku, nie Deutsche Banku. Deutsche Bank jest bankiem prywatnym, Bundesbanku, więc tutaj to był taki drugi czynnik sugerujący to, że drugi czynnik stojący za wzrostem notowań euro do dolara i też czynnik sugerujący, że nie ma szerokiego konsensusu do dalszego obniżenia stóp procentowych. Trzecim czynnikiem, też związanym z Europejskim Bankiem Centralnym, był artykuł w Financial Times, gdzie napisano, z którego dowiedzieliśmy się, że Mario Draghi zignorował opinię komitetu do spraw polityki monetarnej, opinię, która mówiła, że bank nie wznawiał skupu obligacji. Także nie tylko nie było szerokiego poparcia tego pomysłu w łonie Europejskiego Banku Centralnego, ale również opinia komitetu do spraw polityki monetarnej również była przeciwko. Też sugerowała coś innego. No i tutaj, skoro poznaliśmy te fakty, czynniki, które wpłynęły na wzrost kursu euro-dolara, to sobie teraz zerknijmy, jakie to będzie miało konsekwencje. I to całkiem spore. Proszę zwrócić uwagę, że w chwili obecnej mamy wybicie kursu euro-dolara górą z takiego 3-miesięcznego kanału spadkowego. Wybicie, które gdzieś tam jest już potwierdzone przez wzrostowe dywergencje wykresu dziennego EURUSD z podstawowymi wskaźnikami, chociażby MACD, więc możemy nawet mówić o pierwszych takich sygnałach kupna, na pewno o sygnałach do takiego ostatecznego zamknięcia shortów na euro
na eurodolarze. W scenariuszu takim bardzo, bardzo optymistycznym ten ruch mógłby, czy konsekwencją tego wybicia mógłby być nawet ruch w okolice 1,12. Jak Państwo widzą, 1,12 to jest ta gruba czerwona linia na prezentowanym slajdzie, linia, która jest linią oporu poprowadzoną po średnioterminowych szczytach. I w zasadzie, nie licząc tych lokalnych szczytów z ostatnich 3 miesięcy, dopiero na poziomie tej linii zaczynają się pierwsze liczące się opory dla eurodolara. Co przemawia jednak temu, że kurs gdzieś tam wystrzeli do 1,12? No przede wszystkim, żeby osiągnął 1,12, musiałoby być wybicie teraz gwałtowne i natychmiast, tak? Jeżeli charakterystyka zachowania eurodolara nie zmieni się, czyli dalej będziemy obserwować takie dość stosunkowo takie ospałe ruchy, tak? Gdzie mocniejszy ruch występuje raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, a nawet jeszcze dłużej, no to nie ma szans, żeby kurs eurodolara gdzieś tam sięgnął poziomu 1,12. To będzie się przesuwało w czasie i już ta czerwona, gruba linia oporu będzie nam opadać coraz niżej. To jest po pierwsze. Po drugie, na wykresie dziennym wciąż widzimy strukturę coraz niższych dołków i coraz niższych lokalnych szczytów, więc póki co też jeszcze nie możemy mówić o przełomie. Być może eurodolar nie wróci poniżej 1,09, czy dokładnie poniżej 1,0879, czyli poniżej tej niebieskiej linii wsparcia. Być może nie będzie kolejnego lokalnego dołka, no ale szanse, dopóki ta charakterystyka zachowania eurodolara wciąż się utrzymuje, czyli mamy takie osuwanie się powolne, ale jednak z coraz niższymi dołkami, no to dopóty trzeba mimo wszystko ostrożnie podchodzić do scenariusza zakładającego wzrosty tej pary. Więc podsumowując tę część, tą część bieżącą, owszem, teraz sytuacja na euro dolarze uległa zmianie. Owszem, mamy wybicie górą z 3-miesięcznego kanału wzrostowego. Owszem, mamy wzrostowe dywergencje na wykresu i wskaźników, co mogłoby sugerować mocniejszy ruch do góry. Natomiast wciąż jeszcze utrzymuje się dużo takich długo- i średnioterminowych sygnałów sprzedaży. Zresztą, jak spojrzymy na wykres eurodolara, to można się zastanowić, czy przypadkiem to, co miało miejsce dotychczas, czyli takie dość charakterystyczne zachowanie tej pary, gdy wyznaczenie kolejnego niższego dołka, no prawie zawsze, tak, było sygnałem, że należy euro nie sprzedawać zgodnie z klasyczną analizą techniczną, tylko je kupować. Czy takie zachowanie nie było prostsze z punktu widzenia handlowania na tej parze? I to tyle, jeżeli chodzi o taką bieżączkę. Później jeszcze opowiem Państwu o parze dolara, o parze funta i dolara, bo też dzisiaj się dużo działo. W tej chwili tylko powiem, że w przypadku funta, tak jak od wielu tygodni, tym czynnikiem sprawczym był oczywiście temat Brexitu, tak? Tutaj się nic nie zmienia. Głównym impulsem, jeżeli chodzi o pary z funtem, jest temat Brexitu i to będzie
I ten temat będzie utrzymywał się do końca października, o czym za chwilę Państwu powiem. A teraz już przejdźmy do tej właściwej, do tej właściwej części, czyli omówmy sobie to, co w październiku będzie wpływało na rynki i główne zagadnienia naszego spotkania to są rynki globalne, czyli to, co będzie decydować o nastrojach, co będzie na te nastroje wpływać, Brexit, no bo tutaj już się zbliżamy do tego granicznego poziomu. Jedno z naszych kolejnych spotkań też będzie poświęcone Brexitowi, bo to może być naprawdę gorąco. Natomiast z uwagi na to, że mamy październik, z uwagi na to, że jesteśmy tydzień przed szczytem Unii Europejskiej i 2 tygodnie przed planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, więc ten temat musi się pojawić. No i na końcu bardzo ciekawą sytuację mamy na złotym, więc w sposób oczywisty sobie tego złotego i omówimy, a w zasadzie omówimy sobie to, co omówimy sobie czynniki, które będą na złotego wpływać. No i jakie w tej chwili główne tematy grają na rynkach? To niezależnie, czy to jest rynek walutowy, surowcowy, czy też rynek akcyjny. Co wpływa w tej chwili w największym stopniu na zachowanie różnych instrumentów finansowych? No, wydaje się, że są to czynniki. Znaczy nie wydaje się. Zdecydowanie można wyznaczyć takie cztery czynniki. Po pierwsze, wojny handlowe i tutaj się wiążą wszelkie negocjacje, wszelkie tematy związane z negocjacjami, wszelkie tematy związane z zawirowaniami na linii Stany Zjednoczone, Unia Europejska, bo gdzieś tam patrzymy tylko na Chiny i negocjacje Amerykanów i Chińczyków, no ale nie zapominajmy, że w powietrzu wisi nałożenie ceł na europejskie samochody. Ta decyzja została odroczona o pół roku. Gdyby prezydent Trump odniósł sukces, pseudosukces, czy jakąkolwiek podpisał umowę handlową z Chinami, to ja twierdzę, że dla Unii Europejskiej byłby to zły sygnał, bo później to ona znalazłaby się na celowniku, szczególnie po ostatnim wyroku dotyczącym tego, że Airbus dopuścił się nieuczciwej konkurencji wobec amerykańskiego przemysłu lotniczego i Stany Zjednoczone tam chyba nie nałożyli, ale Stany Zjednoczone mogą nałożyć cła. Więc wojny handlowe to jest ten główny temat. Temat, który działa na wszystkie rynki. W środę mieliśmy, również na przykład na rynek ropy, tak? W środę mieliśmy cotygodniowe dane z amerykańskiego, dane o zapasach ropy w Stanach Zjednoczonych i to było też wyraźnie widać, tak? Że impuls płynący z tych danych, i to ma miejsce co tydzień, jest taki krótkotrwały, a to, co w głównym stopniu wpływa na ceny ropy. Ja oczywiście pomijam ten aspekt z atakiem dronów na rafinerię w Arabii Saudyjskiej i późniejszym szybkim przywracaniu produkcji tejże ropy, ale co poza tym wpływa na sytuację na rynku ropy, no to wpływały wojny handlowe, tak? Jeżeli pojawiały się informacje sugerujące, że nastąpiło zbliżenie stanowisk, ropa drożała, jeżeli pojawiły się informacje, że nie będzie żadnego zbliżenia stanowisk, ropa taniała, czyli gdy apetyt na ryzyko rósł, inwestorzy kupowali ryzykowne aktywa, no bo ropa w jakiś sposób też należy do tych ryzykownych aktywów, tak? Nie jest złotem, nie jest obligacją. I odwrotnie. Więc wojny handlowe to jest ten temat numer jeden. Tematem numer
Dwa, jest polityka monetarna, czyli polityka banków centralnych. No i też nie ma co ukrywać. W tej chwili tą wydarzeniom, jeżeli chodzi o politykę monetarną, pomimo że inne banki też działają, głównie obniżają stopy procentowe, bo jedynym wyjątkiem jest Bank Norwegii, no to tymi dwoma bankami jest amerykański Fed i Europejski Bank Centralny. O Europejskim Banku Centralnym troszeczkę już powiedziałem, więc już Państwo tą wiedzę mają. I to ten fragment o tym, że nie było szerokiego porozumienia, nie było szerokiego porozumienia, jeżeli chodzi o ostatnie uruchomienie czy szerokiej akceptacji, jeżeli chodzi o ostatnią decyzję o uruchomieniu programu QE, że Mario Draghi zdecydował się na QE, pomimo że rekomendacja komitetu była inna, to pokazuje, że przy dalszej polityce Europejskiego Banku Centralnego pojawił się znak zapytania. Taki sam znak zapytania jest też przy działaniach amerykańskiego Fedu, bo zresztą widać to było w środowych minutkach z posiedzenia, gdzie widać, że jest podział wśród decydentów, co robić dalej, bo gdybyśmy się trzymali chociażby tych wykresów kropkowych odnośnie przyszłych decyzji, no to już wszystkie obniżki stóp procentowych w ramach tego mini cyklu miały miejsce i teraz będzie stabilizacja. Tymczasem rynek oczekuje dalszych obniżek, obniżki w październiku. Patrzy też na dane, tak? Czyli też widzimy, że przy Fedzie jest pewien znak zapytania, jak będzie się kształtowała polityka monetarna. I te znaki zapytania są o tyle istotne, że one zwracają nam uwagę na trzeci czynnik, czyli dane makroekonomiczne. Teraz mocniej niż przez wiele innych tygodni rynek wpatruje się w te dane i można też zauważyć taką sytuację, że o ile pogodził się z tym, że dane płynące z Europy, czy to są fatalne odczyty indeksów PMI, czy to są bardzo złe dane płynące z tej największej europejskiej gospodarki, czyli z Niemiec, już je ignoruje, wie, no już nie są te dane dla nich, dla rynku zaskoczenie, natomiast mocno zwraca na wszelkie rozczarowania wywołane danymi makro ze Stanów Zjednoczonych i to widzieliśmy chociażby przy okazji ostatnio publikowanych indeksów, czy ISM, ale wcześniej też były PMI, wcześniej też był Chicago PMI, więc to gdzieś tam popsuło nastroje i też jest już interpretowane w kontekście przyszłych decyzji amerykańskiego Fedu. I jak tutaj Państwu cofnę slajd do rynku eurodolara, to ten zwrot na tej parze, który widzieliśmy przed no, 2 tygodniami, raz, 4, 5, 6, 7, 8, przed dziewięcioma dniami, to nie był, nie, powie, że tak powiem, nie był przypadkowy, tak? Ten zwrot wywołany. O, podglądam, że znów zginęło nam podgląd na slajdy. O, już. Ten zwrot na eurodolarze nie był przypadkowy. On wynikał właśnie z rozczarowujących danych z amerykańskiej gospodarki, a co za tym idzie, z oczekiwania, że w październiku Fed będzie stopy obniżał. Więc tutaj dane makro są w tej chwili mocno obserwowane.
obserwowane są w kontekście przyszłych decyzji banków centralnych. No i już obserwujemy też to, że rynki bardziej reagują na różnice odchylenia w danych od prognoz amerykańskich niż europejskich, tak? Tak jakby postawili inwestorzy kreskę na strefie euro, byli świadomi tego, że w strefie euro jest źle, więc każde gorsze dane przyjmują już z obojętnością, no bo to wiadomo. I natomiast zwracają uwagę na raporty ze Stanów Zjednoczonych. I trzecim czynnikiem jest geopolityka, i to rozumiana szeroko, jako że po wspomnianym wcześniej ataku dronów na Arabię Saudyjską, na rafinerię w Arabii Saudyjskiej, do czego przyznały się wojownie z Jemenu, ale o co został oskarżony Iran, nie doszło do eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Być może do takiej eskalacji dojdzie teraz, kiedy Turcja zaatakowała Syrię, ale to już jest troszeczkę inny temat. Więc tym głównym czynnikiem, jeżeli mówimy o geopolitykę, jest w tej chwili Brexit, tak? I poniekąd temat Brexitu też już jest w cenach i nie wpływa już tak mocno na zachowanie europejskiego rynku akcji, czy też samego eurodolara, ale na funta jeszcze działa zdecydowanie, to jest ten czynnik numer jeden. Także te cztery czynniki, wojny handlowe, polityka monetarna, dane makroekonomiczne, które są analizowane przez pryzmat przyszłych decyzji banków centralnych i geopolityka, głównie temat Brexitu, to są te cztery czynniki, na które rynki patrzą. To są te cztery impulsy, które mogą sprowokować większe zamieszanie na rynkach. Wojny handlowe. I teraz pozwolę sobie krótko Państwu omówić każdy z tych tematów. Wojny handlowe. No cóż, no tutaj najważniejsze jest to, że w tej chwili trwają negocjacje w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy troszeczkę takiego zamieszania, jeżeli chodzi o doniesienia czy przecieki prasowe odnośnie tych negocjacji. Najpierw pojawiły się informacje na samym początku tygodnia, że Chiny generalnie nie będą chciały podpisać szerokiego porozumienia handlowego ze Stanami Zjednoczonymi, z USA. Można było się domyśleć, że to jest taka troszeczkę gra na przeczekanie, tak? Chiny, widząc problemy prezydenta Trumpa, a jednocześnie wiedząc, jak on jest nieprzewidywalny i wiedząc, że jest kampania wyborcza i za rok prezydent w Stanach może się zmienić, po prostu będą grały na zwłokę. Później pojawiły się informacje, później w ramach tych takich ostrzegawczych informacji nawet pojawiła się sugestia, że wicepremier Chin, który jest w Waszyngtonie, wyjedzie dzień wcześniej niż początkowo zakładano, co było sygnałem, że nie ma przełomu. Później pojawiły się informacje, że być może takie mniejsze porozumienie zostanie podpisane i sugerowano, że prezydent Trump, który ma problem z impeachmentem i jest głodny niejako sukcesu, będzie skłonny podpisać takie mniejsze porozumienie, żeby tylko ogłosić jakiś swój sukces i troszeczkę odciągnąć uwagę opinii publicznej od swoich problemów. Więc można zakładać, że ten temat wojen handlowych będzie nam się jeszcze ciągnął. Co ciekawe, spodziewam się, że ten temat pojawi się mocno, nie przy okazji negocjacji w najbliższym czasie, ale przy okazji publikacji wyników kwartalnych przez spółki na Wall Street. W przyszłym tygodniu startuje sezon publikacji wyników za trzeci kwartał i
Owszem, z jednej strony inwestorzy będą patrzyli na wypracowane zyski i przychody, ale z drugiej jeszcze mocniej będą patrzyli na to, jakie są prognozy spółek odnośnie kolejnych kwartałów. I podejrzewam, że w wielu raportach, że wiele zarządów będzie korygowało prognozy właśnie przez temat wojen handlowych i ten temat właśnie będzie żył od tej troszeczkę drugiej strony. Można, mówiąc, że będzie żyło od drugiej strony, można oczywiście, to znaczy ja oczywiście zakładam, że to będzie ten czynnik taki negatywny i raczej będzie psuł nastroje, bo skoro wojny handlowe w przyszłości negatywnie odcisną negatywne piętno na wynikach spółek, no to zostaną one ukazane w tym negatywnym świetle. Apetyt na ryzyko będzie malał, do ryzyka będzie rosła, więc ponownie będą preferowane bezpieczne aktywa kosztem tych mniej bezpiecznych i na tym tle, no, między innymi traciłyby waluty rynku rozwijających się. Natomiast przechodząc do samych wojen handlowych, wojny między USA a Chinami to jest jeden temat. Innym tematem jest temat napiętych stosunków handlowych między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Już troszeczkę o tym Państwu mówiłem. To jest kwestia Airbusa, ale przede wszystkim to są zawieszona na pół roku decyzja w sprawie nałożenia ceł na europejskie samochody. I to byłoby, i gdyby do takiej decyzji doszło, ja wprawdzie nie oczekuję tego, bo nie spodziewałem się, że Trump w roku kampanii wyborczej, czy na rok przed kampanią, przed wyborami prezydenckimi otworzy sobie drugi front. Najpierw więc musiałby troszeczkę poukładać te stosunki z Chinami i dopiero walczyć z Unią Europejską. Ale nałożenie ceł na europejskie samochody przez Stany Zjednoczone byłoby może nie zabójcze, ale mocno negatywnie wpłynęłoby na koniunkturę gospodarczą w strefie euro. Więc po takiej decyzji w zasadzie w ciemno można by sprzedawać niemieckiego DAX-a czy troszeczkę mniej euro-dolara, bo to miałoby takie negatyw, miałby, miałoby to taki negatywny skutek. Chociaż z drugiej strony być może skutek byłby w średnim terminie i nawet i pozytywny, tak? Bo nie można wykluczać, że wreszcie wobec jeszcze głębszego spowolnienia gospodarczego Niemcy zdecydowaliby się na ten zapowiadany już gdzieś tam między wierszami stymulus, tak? Minister finansów Niemiec już wiele tygodni temu mówił, że w każdej chwili Niemcy mogą wpompować wiele, 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 bo tak ten cytat brzmiał, miliardów dolarów w gospodarkę. Więc kto wie, może ten wpływ ostatecznie byłby pozytywny i Niemcy wyłożyliby wiele miliardów na infrastrukturę, na czym nie tylko skorzystałaby ich gospodarka, ale pewnie też gospodarki ościenne. Natomiast trzeba pamiętać, że wojny handlowe to nie tylko temat Chin, ale też Unii Europejskiej. I też trzeba sobie zdawać sprawę, że ten temat szybko nie zniknie i będzie z nami obecny nie tylko w październiku, ale też prawdopodobnie aż do przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Omówiliśmy sobie wojny handlowe, banki centralne i teraz już przechodzimy do takiego mięsa. Macie Państwo na prezentacji dwie daty, które już miały miejsce, czyli dzisiejsze minutki Europejskiego Banku Centralnego i wczorajsze minutki po posiedzeniu amerykańskiego Fedu, czy też Komitetu do Spraw Otwartego Rynku. Czego dowiedzieliśmy się z tych minutek? No przede wszystkim tego, że ostatnie decyzje tych banków o luzowaniu polityki monetarnej
nie zyskały szerokiego konsensusu i to stawia znak zapytania przy kolejnych decyzjach. To jest o tyle istotne, że w sierpniu mamy kolejne posiedzenie, tak? 24 sierpnia mamy posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, ostatnie pod wodzą Mario Draghiego, bo z końcem października odchodzi z urzędu, kończy mu się kadencja i zastąpi go Christine Lagarde. 30 października kończy się dwudniowe posiedzenie amerykańskiego Fedu i póki co rynek zakłada, że będzie cięcie stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Cięcie, które sprowadzi przedział wahań dla stopy funduszy federalnych do 1,50-1,75 z obecnego poziomu 1,75-2,0. Ostatnim bankiem centralnym będzie Bank Japonii w ostatnim dniu października. To będzie o tyle ciekawe posiedzenie, że poznamy również prognozy makro, więc będzie ono niosło niejako dodatkową wartość, będzie miało ono niejako dodatkową wartość. Natomiast przede wszystkim te dwa posiedzenia to są główne wydarzenia października, które mogą zwłaszcza eurodolarowi dać takiego mocnego kopa w jedną lub w drugą stronę. Natomiast gdybyśmy mieli jakoś prognozować, zasugerować, co się stanie, no to wydaje się, że faktycznie dalsze luzowanie polityki monetarnej po tych wielu działaniach na wielu polach we wrześniu w strefie euro jest mało prawdopodobne. Z drugiej strony Fed może ulec rynkowej presji i nie tylko obniżyć stopy, ale w dalszym ciągu pozostawić otwartą furtkę do kolejnych obniżek, co w takim układzie byłoby czynnikiem pchającym euro-dolara troszeczkę do góry. Ale jak będzie, no zobaczymy, tak? Tutaj wiele będzie zależało, zwłaszcza jeżeli chodzi o Fed, od danych makro z amerykańskiej gospodarki. A skoro mówimy o danych makro, no to sobie zerknijmy do kalendarza. Ja, żeby ułatwić sprawę i skrócić to wszystko, wypisałem zestaw danych, które według mnie będą kluczowe na rynku. Znaczy, tych danych oczywiście do końca października jest od groma, natomiast nie wszystkie będą budzić duże emocje. Więc jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to po ostatniej serii, po wcześniejszej serii indeksów ISM i innych amerykańskich indeksów ukazujących koniunkturę w tamtejszym przemyśle i po ostatnich danych o inflacji, no bo dzisiaj mieliśmy inflację CPI, a wcześniej inflację PPI. Dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej będą takim ważnym odczytem. Później znacznie już ważniejszym będzie zaplanowana na 30 października publikacja danych o amerykańskim PKB. Tyle tylko, że jest jedna uwaga. Jak sobie się Państwo cofną, jak się cofniemy do slajdu wcześniejszego, no to tego samego 30 października jest posiedzenie, kończy się dwudniowe posiedzenie FOMC. Więc siłą rzeczy te ważne dane, bo za trzeci kwartał bieżącego roku PKB zostaną w sposób automatyczny przesłonięte przez posiedzenie. Natomiast no, będą one jakąś wskazówką i dla Fedu, który przecież pozna je wcześniej. Zresztą nawet nie musi poznawać, no bo dane o PKB zostaną opublikowane o 14:30, a być może troszeczkę później, bo tam jeszcze nam wchodzi bodajże zmiana czasu z zimowego na letni. No ale trzymając się tych tradycyjnych godzin, dane o 14:30, posiedzenie Fedu, czy decyzja i komunikat o godzinie 20.
ale to nie będą jedyne dane, tak? Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, tutaj tematy brexitowe będą oczywiście na pierwszym miejscu, ale nie zapominajmy, że 16 poznamy dane inflacyjne. Ważnym odczytem będzie publikacja danych o PKB z Chin 18 października. Tego samego dnia będą też dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, a wcześniej dane na temat bilansu handlowego, inflacji CPI i PPI. Natomiast one już będą miały drugorzędne znaczenie. Dane o PKB będą interpretowane bowiem tak w sposób globalny, tak? Czy będą analizowane w kontekście tego, czy jak radzi sobie chińska gospodarka i będą wpływać na nastroje odnośnie generalnie koniunktury gospodarczej na całym świecie. 24 października to są indeksy, wstępne odczyty indeksów PMI od Japonii przez Francję, Niemcy, strefę euro aż po USA. Ważny dzień, też istotne dane z punktu widzenia kształtowania się koniunktury, no bo są traktowane jako taki wskaźnik wyprzedzający. Nawet niemieckie PMI będą ważniejsze niż publikowany 25 października indeks IFO. No i na samym końcu mamy dane o PKB strefy euro, również dane wstępne, również za trzeci kwartał, chociaż wydaje się, że po PMI-ach będziemy mieli znacznie szerszy obraz sytuacji. I to jest ten zestaw danych, które z punktu widzenia wszystkich rynków będzie najbardziej istotne. Oczywiście w tej grupie są dane ważniejsze i mniej ważne, tak? Inflacja w Wielkiej Brytanii jest dużo mniej istotna, bo będzie miała tylko wpływ na lokalnie i to prawdopodobnie jedynie na chwilę, bo okolice 17-18 października i później 19, a na końcu 31. Za chwilę Państwu powiem o tych datach. To są tematy brexitowe, więc ta inflacja będzie miała dużo mniejsze znaczenie niż dane o chińskim PKB. Natomiast trzeba też pamiętać, że dane przede wszystkim będą analizowane w kontekście decyzji banków centralnych, stąd też raporty ze Stanów Zjednoczonych i ze strefy euro, czy konkretnie, mam tu na myśli, indeksy PMI będą analizowane w kontekście najpierw Fedu i później Europejskiego Banku Centralnego. Przy czym przy indeksie PMI, i tutaj robię, i tu znów się cofam do slajdu poprzedniego, te dane będą publikowane w dniu posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. I to tyle, jeżeli chodzi o dane makro. Czynnik kolejny, Brexit. Tutaj to szybciutko, bo tutaj szybko, bo to jest póki co czynnik wpływający głównie na zachowanie funta, mniej globalny, no ale musimy wiedzieć. Ostatnie zamieszanie na funcie to są znów spekulacje o tym, czy będzie Brexit, czy będzie jakieś porozumienie, czy też będzie twardy Brexit i tak dalej. Co się teraz liczy? 17-18 października, szczyt Unii Europejskiej poświęcony Brexitowi. 19 października mamy specjalne posiedzenie brytyjskiego parlamentu. Posiedzenie o tyle istotne, że zgodnie z ustawą Bena od nazwiska parlamentarzysty, jeżeli nie będzie do tego czasu przegłosowana umowa w sprawie Brexitu lub parlament nie wyrazi poparcia dla Brexitu bez umowy, no to premier Johnson musi wystąpić o przedłużenie, przeniesienie daty Brexitu.
No i 31.10. Data wyjścia, planowana już kolejna data wyjścia Unii, Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Natomiast jasno wynika, że tą główną, te najważniejsze wydarzenia będą się wokół funta działy w okolicach 17-19 października. No i tu przechodzimy już do wykresu funta. Ciekawa sytuacja. Dzisiaj bardzo mocny wzrost na nadziejach związanych z tym, że będzie porozumienie brexitowe. Bardzo mocny ruch do 1,24. Długa świeca na wykresie. Jeszcze nie przełomowa, tak, bo jeszcze jesteśmy poniżej linii trendu spadkowego, ale jeżeli dynamika się utrzyma, no to kto wie, może będzie jakieś mocniejsze szarpnięcie. Przy czym w tym miejscu też trzeba od razu zaznaczyć, że sytuacja jest bardzo zmienna, tak? Tutaj artykuły prasowe, jedna wypowiedź może odwrócić sytuację no, o 180 stopni, więc jeżeli decydują się Państwo na grę spekulacji na funcie, to zdecydowanie trzeba polecić wąskie stop lossy. Temat Brexitu i funta jeszcze będziemy poruszać na kolejnym spotkaniu, więc ograniczmy się tylko do tego, żeby znać te daty, przypamiętać o tych datach 17-18 października, później 19 października i 31 października. A teraz już przejdźmy do złotego, tak? Bo tutaj sytuacja jest bardzo ciekawa, dużo się działo i widać to na wykresie. Wakacje, mega wyprzedaż, no jak na ostatnie standardy, mega duża wyprzedaż. Euro poszybowało pod 4,40 i później, gdy się wydawało, że sytuacja już się uspokoi, kurs euro-dolara wrócił, euro-złotego wrócił poniżej 4,4, no wrócił gdzieś w okolice 4,31, 4,32. Kolejny ruch do góry, wtedy strach, wtedy ten impuls wzrostowy był napędzany strachem przed wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych. Ja, jak Państwo może czytali u nas na blogu czy na Facebooku, troszeczkę się dziwiłem tej sytuacji, bo wydawało się, że wszystko już jest w cenach i wszystko już jest dyskontowane od wielu miesięcy, więc poza takim skokiem zmienności w dniu ogłoszenia decyzji nic innego nie powinno się zadziać. Niemniej jednak obserwując to, co się dzieje, doszedłem do wniosku, że to jest takie, że faktycznie tutaj strach musi mieć duże oczy, a samo ogłoszenie wyroku będzie takim momentem oczyszczenia się rynku. I faktycznie to miało miejsce. Od publikacji wyroku złoty zaczął się umacniać, czy to do euro, czy do dolara, czy szwajcarskiego franka. Ten proces rozpoczął się troszeczkę nawet wcześniej, niemniej jednak miał miejsce. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że poprawa nastrojów w ciągu tam kilku dni na rynkach finansowych temu złotemu troszeczkę tam pomogła. Finał jest taki, że w tej chwili euro atakuje lokalny dołek z września. Gdybyśmy zapomnieli o całej otoczce i skupili się tylko na analizie technicznej, no to w zasadzie można powiedzieć, że na euro-PLN-ie mamy formację podwójnego szczytu i później dalszym ruchem będzie spadek gdzieś tam do 4,23. To zresztą ma też poparcie w analizie wykresu USD-PLN, gdzie po pierwsze nastąpił zwrot z górnego ograniczenia
takiego wielomiesięcznego kanału wzrostowego. Po drugie, nastąpił zwrot po takiej dość mocnej, ale jednak nieudanej penetracji poziomów powyżej 4 zł. Po trzecie, bicie, to wrześniowe wybicie powyżej sierpniowego maksimum, które wypadało troszeczkę poniżej 4 zł, okazało się pułapką, więc to jest kolejny podażowy sygnał. No i po czwarte, widzicie tu Państwo na wykresie, została, przepraszam, została pokonana linia trendu wzrostowego, więc teraz droga gdzieś w okolice 3,90 jest otwarta, a gdyby się trzymać analizy technicznej, no to powinniśmy zobaczyć dolara jeszcze taniej, jeszcze niżej. I to korelowałoby z tym scenariuszem dla euro USD, scenariuszem zakładającym, że dzisiejsze wybicie górą z 3-miesięcznego kanału wzrostowego jest zaczątkiem jakiejś spinaczki się. Ja nie chcę używać słowa trendu, bo wątpię, żeby taki mocny trend miał miejsce, ale jakiejś spinaczki się na coraz wyższe poziomy. Więc potencjalne osłabienie dolara do euro, czy potencjalny wzrost euro-dolara powodowałby osunięcie się dolara w relacji do złotego. No i pytanie, co w październiku będzie wpływać na złotego? No to zobaczmy, co mamy, tak? Zaczynamy od tej decyzji, która już miała miejsce, czyli decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Jak jeszcze raz przypomnę, była gra pod tą decyzję, sama decyzja natomiast stanowiła taki moment oczyszczenia się rynku, bo w ten sposób nie była zaskoczeniem, tak? Nie prowokowała jakichś dużych zmian, perturbacji i zawirowań, więc była bardziej takim pretekstem niż faktycznym impulsem do działań, ale była. I to jest istotne, bo nie zdarza to się często. Jeżeli Państwo obserwują dane makroekonomiczne płynące z polskiej gospodarki, to bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć w ostatnich tygodniach prawie nigdy, nie wpływają na zachowania złotego. No to co mamy dalej w kalendarzu, zwłaszcza w październiku? Już jutro, w piątek, mamy decyzję S&P i Moody's odnośnie ratingu Polski. Tutaj nie spodziewajmy się cudów, rating nie zostanie zmieniony, perspektywa nie zostanie zmieniona, oceny polskiej gospodarki też w istotny sposób nie zostaną zmienione, czyli gospodarka aktualnie będzie oceniana dobrze i agencje będą spodziewały się wyhamowania wzrostu w kolejnych latach, co jest też takim rynkowym konsensusem. I skoro nic się nie zmieni, to podobnie jak po niedawnej decyzji agencji Fitch, nie oczekujmy wahań, jakichś zmian na rynku złotego. To był piątek, w niedzielę wybory parlamentarne w Polsce. Czy to będzie miało wpływ? No, byłem dziś pytany o to w radiu Tok FM i odpowiem Państwu tak samo. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej polityka z każdym rokiem odgrywa coraz mniejszą rolę. I to widzieliśmy na przykładzie wielu już kampanii wyborczych, wielu już wyborczych rozstrzygnięć, jakichś afer, zawirowań w tym czy innym rządzie. I zakładam, że tu będzie podobnie. Czyli po pierwsze, wychodzę z założenia, że wyniki sondażowe znajdą odzwierciedlenie w wynikach wyborczych, czyli tutaj nie będzie zaskoczenia. I po drugie, drugim scenariuszem bazowym jest to, że polityka nie odegra roli. Oczywiście ja dopuszczam, że w poniedziałek rano jakieś wahania na rynku euro złotego czy dolar złotego
czy generalnie na rynku złotego będą miały miejsce. Nawet może się zdarzyć tak, że te impulsy będą płynęły z innej strony, a komentatorzy będą je wiązać z wyborami w Polsce. Natomiast na tych dwóch, trzech, czterech, pięciu, powiedzmy do południa, czterech, pięciu godzinach, powiedzmy do południa, tak się skończy i później rynki będą już żyły swoim życiem. Także nie stresujmy się wyborami. Oczywiście, jak ktoś. O, przełączyło mi się. Nie stresujmy się, cofam. Nie stresujmy się wyborami. Tutaj dużego wpływu nie oczekujmy. Oczywiście, jak ktoś gra mocno, krótkoterminowo, no to siłą rzeczy przed weekendem trzeba zamknąć pozycję, żeby spokojnie sobie ten weekend skończyć, żeby spokojnie w ten weekend wkroczyć, spokojnie skończyć tydzień i rozpocząć na nowo handel w poniedziałek, a nie stresować się przez cały weekend, na jakim poziomie otworzy się złoty. Natomiast średnioterminowo terminie wyników wyborów nie dostrzeżemy na wykresie. No i czynnikiem trzecim jest ten nieszczęsny Brexit. Z punktu widzenia złotego, Brexit bez umowy, czyli Brexit prowadzący do wzrostu awersji do ryzyka, do ucieczki w kierunku takich bezpiecznych przystani jest złym. Gdyby taki scenariusz się rodził, to niewątpliwie złoty straciłby na wartości. I tak jak tutaj w ostatnim czasie obserwowaliśmy umocnienie złotego do głównych par, tak w przypadku Brexitu bez umowy spodziewałbym się, że euro zaatakuje 4,40, a dolar ponownie będzie się kierował w kierunku 4 złotych i penetrował tamte rejony. Natomiast Brexit z umową, czy przyjęcie w czasie Brexitu, to są scenariusze pozytywne dla złotego, scenariusze, które powinny złotego umocnić na globalnie. No oczywiście wyjątkiem jest para funt złoty, bo funt będzie zyskiwał znacznie więcej na tym pozytywnym scenariuszu niż złoty, więc siłą rzeczy para funt złoty będzie kierowała się do góry. No i w ten oto sposób dobrnęliśmy do końca naszego spotkania. Ładnie się akurat tutaj strzeliliśmy, bo jest godzina 21:02, więc ta zakładana godzina zajęła nam tą zakładaną godzinę. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to proszę o przysłanie ich na jeżeli nie, to jeszcze trochę będę zagadywał, tak? Jeżeli nie, to w takim razie już teraz zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Kolejne spotkania, bo o ile to było takie mocno teoretyczne, to już na kolejnych porozmawiamy sobie o konkretnych sytuacjach już na żywym organizmie. Postaram się troszeczkę więcej takiego rynkowego mięsa Państwu dać, wskazać jakieś ciekawe instrumenty, bo i takie spotkanie będzie. Jeżeli będziemy mówić o funcie, no to oczywiście wskazać te różne scenariusze dla brytyjskiej waluty. Przeanalizujemy sobie wykresy i możliwe zagrania właśnie na parach z funtem, więc będzie tak mocniej rynkowo, a mniej teoretycznie. Natomiast no, nie ma co ukrywać. Analiza techniczna to jest jedno, ale rynki reagują na różne wydarzenia i trzeba mieć świadomość, że te wydarzenia będą miały miejsce i trzeba mieć świadomość, że jedne są ważniejsze, a drugie mniej ważne i pomimo, że codziennie publikowane jest powiedzmy
kilkadziesiąt raportów makro, bo są też takie dni z kilkunastu państw, oczywiście, nie z jednego kraju. No to niektóre są ważniejsze i niektóre prowokują większą reakcję, a niektóre mniejszą. Okej, nie widzę żadnych pytań, nie widzę żadnych pytań na czacie. W takim razie ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję, do widzenia i zapraszam za tydzień. Do widzenia.